W dzisiejszym odcinku Akademii KME przedstawiamy nowo programowanie KME Nevo Sky 5074 z dnia 2 lutego 2024 roku do obsługi sterowników gazowych z rodziny Nevo Sky Dual, Direct, Max, Jet, Sun. Jeśli interesują Cię informacje o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień. Abyś dostał informację o publikacji kolejnej części. Pamiętaj, w sekcji Menu, Dokumentacja o rodzinie NevoSky, znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące sterowników z rodziny NevoSky. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami. W najnowszej aktualizacji usprawniono odczyty czasów trysków benzyny. I udoskonalono algorytmy sterowania gazem dla sterownika KME Nevo Sky Dual. Sterowniki Nevo Sky Dual przeznaczone są do obsługi aut silnikami z podwójnym systemem wtryskowym. W silnikach tego typu każdy cylinder posiada wtryskiwacz bezpośredni DI i pośredni MPI. Sterownik Nevo Sky Dual odczytuje czasy wtrysku z obu wtryskiwaczy benzynowych oraz inne parametry silnika, przetwarza je i dobiera odpowiednią dawkę gazu, wtryskiwaną za pomocą jednego wtryskiwacza gazu. W najnowszym programie NEVO Sky, dokonano modyfikacji interfejsu strony konfiguracji Master Slave celem ułatwienia pracy z dwoma sterownikami naraz. Dodano skrót otwierający schematy dotyczące podłączenia sterowników z rodziny Nevo Sky w trybie Master Slave. Dodano przycisk banki, pozwalający szybko przejść do okna przypisania cylindrów do banków, nawet podczas aktywnej synchronizacji Master Slave. Pamiętaj, dla silników dwubankowych należy odpowiednio przypisać poszczególne cylindry do odpowiednich banków. Dla sterowników Direct oraz Dual. Dodano przyciski wstępnie inicjalizujące podstawowe ustawienia, niezbędne do poprawnej pracy sterowników w trybie Master Slave. Przycisk Init Master wymusi tryb pracy sterownika jako Master plus jeden razy Slave oraz dodatkowo włączy opcję Wymuś Teret od sterownika Master do Slave. Włączy opcję Wymuś. T gaz od sterownika master do slave. Włączę opcję OBD Master Slave. Przypiszę wszystkie cylindry do banku pierwszego. Aktywuję strategię wyzwalania Dynamic. Włączę opcję IDC, ulepszone obliczanie dawki. Skasuję punkty map F10, zarówno benzynowe, jak i gazowe. Włączę kasownik. W tryb zaawansowany. Włączy synchronizację Master Slave. Ustawi czujnik temperatury reduktora na 10K oraz czujnik temperatury gazu na 10K. Pamiętaj, dotyczy to równoległego łączenia czujników temperatury typu 4,7K. Włączy opcję Pomiń opóźnienia dla wielu sterowników OBD. Włączy opcję Szybki Can. Przycisk Init Slave. Wymusi tryb pracy sterownika jako slave 1 oraz dodatkowo. Włączy opcję OBD Master Slave. Przypisze wszystkie cylindry do banku drugiego. Aktywuje strategię wyzwalania Dynamic. Włączy opcję IDC Ulepszone obliczanie dawki. Skasuje punkty map F10 zarówno benzynowe, jak i gazowe. Włączy mapę korekt M5 oraz przypisze ją tylko do banku drugiego. Włączy synchronizację master-slave. Ustawi czujnik temperatury reduktora na 10k oraz czujnik temperatury gazu 10k. Pamiętaj, dotyczy to równoległego łączenia czujników temperatury typu 4.7k. Włączy opcję pominięcia opóźnienia dla wielu sterowników OBD. Włączy opcję Szybki CAN. Wyłączy emulację ciśnienia. Pamiętaj, sterownik typu Slave 1 nie może mieć włączonych emulacji. Pamiętaj, taka konfiguracja jest zalecana przez KME dla sterowników pracujących w trybie Master Slave i dotyczy podłączenia według schematów. Z jednym czujnikiem ciśnienia CCT6 oraz jednym czujnikiem temperatury reduktora typu 4,7K. W przypadku zastosowania innego podłączenia należy ręcznie zmodyfikować odpowiednie ustawienia. Dodatkowo dodano sprawdzanie kompatybilności niektórych parametrów podczas używania synchronizacji Master Slave. Usprawniono procedury wykrywania parametrów czujnika ciśnienia wysokiego oraz niskiego. Dla sterowników Direct i Dual. Naprawiono działanie mechanizmu autoprzeskok na zakładce modelu. Rozszerzono zakresy minimalnego ciśnienia gazu dla przełączania na benzynę do 2 barów z 1,4 bara. Rozszerzono zakres dla konfiguracji parametru zmiana zużycia benzyny, na przykład dla EZP do 2500 mikrosekund z 1000 mikrosekund. Dodano wyświetlanie czasu pracy na benzynie i gazie w godzinach oraz w procentach w celu ułatwienia analizy danych o pracy sterownika. Dla sterownika MAX i JETEXPERT przeznaczonych do silników z pośrednim wtryskiem benzyny MPI z modułem emulacji dodano nowe szablony emulacji ECP emulator niskiego ciśnienia paliwa. Uaktualniono bazę wiedzy wbudowanego systemu eksperckiego Sky, który czuwa nad poprawnością ustawień oraz pomaga rozwiązać problemy napotkane podczas konfiguracji i kalibracji instalacji gazowej KME z rodziny Nevo Sky. Zaktualizowano protokoły OBD-OM. Dokonano aktualizacji schematów montażowych. Dokonano aktualizacji tłumaczeń językowych. Dokonano usprawnień w wyglądzie i działaniu programu. Zachęcamy do aktualizacji i korzystania z najnowszej wersji oprogramowania KMEvoSky 5.074. Pamiętaj na stronie www.kme.eu w sekcji do pobrania zakładka szkolenia. Znajdziesz księgę montażysty systemów LPG-CNG z rodziny KME NevoSky, zawierającą niezbędne schematy podłączania oraz informacje o systemach z rodziny KME NevoSky. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.